Cześć wszystkim. Agent Carter rozkręca się w najlepsze. Trzeci odcinek. Może troszkę jakby tempo się zmniejszyło w porównaniu do tego, co mieliśmy do tej pory, ale trzeba przyznać, że dalej utrzymuje to jak najbardziej wysoki poziom i zdecydowanie zasługuje na uwagę w tych, powiedzmy, superbohaterskich serialach, chociaż jak wiadomo, Agent Carter nie do końca jest serialem o superbohaterach, ale raczej świecie, w którym dopiero mają się oni pojawić. Najważniejszą nowinką w tym odcinku była chyba spojrzenie na przeszłość Jarvisa. Nie jest to w żaden sposób powiązane z komiksami. Jarvis w komiksach był honorowym żołnierzem i dosłużył do końca wojny, a następnie został właśnie lokajem Howarda Starka. Natomiast tutaj oczywiście trzeba było trochę urozmaicić, prawda, dodać jakąś tajemnicę, choć jak się okazuje nie jakąś ogromną w kwestii tego, co działo się z Jarvisem i dlaczego teraz jest podejrzewany, a raczej oskarżony o zdradę, chociaż dzięki, jak było powiedziane, Howardowi te zarzuty zostały od niego odsunięte. Tu oczywiście wypadałoby zwrócić uwagę na popis aktorski Jamesa Darcy'ego, który właśnie wciela się w rolę Jarvisa i uważam, że obok właśnie Peggy Carter to najjaśniejsza strona tego serialu. Po prostu ich duet jest rewelacyjny, świetnie się uzupełniają i scena rozmowy w kanałach była według mnie najlepszym momentem całego odcinka. Po ostatniej scenie możemy też spodziewać się, że w przyszłości śledztwo co do tego zamieszania Howarda Starka będzie się coraz bardziej, tak powiem, zacieśniać wokół niego i Agent Carter będzie coraz trudniej manewrować pomiędzy swoim życiem w SSR a tajnymi misjami, aby oczyścić imię samego Starka. Z ciekawych rzeczy zauważcie również, że zabójca, który pojawił się pod koniec, jest prawdopodobnie kobietą. Ze sposobu, jaki się poruszał, a raczej poruszała, można by wnioskować, że były to właśnie raczej takie typowo kobiece ruchy, także sylwetka była kobieca. W tym odcinku nie było za wiele odniesień do komiksów. Można się doszukiwać takich rzeczy jak na przykład promienia śmierci, który został odnaleziony i znajduje się w Nevadzie, ponieważ Stark kiedyś używał razem z S.H.I.E.L.D. kosmicznych promieni w Nevadzie, ale to jest dosłownie gdzieś tam taka, powiedzmy, boczna rzecz, ciężko powiedzieć nawet, czy o to im chodziło, może mieli na myśli bombę atomową. Ponadto Sam Jarvis w pewnym momencie udaje amerykański akcent w komiksach. On był Amerykaninem, który w czasie wojny udawał brytyjski akcent. Znowu może być to oczko do fanów komiksów, ale również niekoniecznie. Ciekawe jest urządzenie, które znajdowało się na statku, nazwane Constrictor, które niby zaciśniało mięśnie, w końcu powodowało również miażdżenie kości. Constrictor to jeden z członek Serpent Society, o którym zresztą nie tak dawno temu Marvel żartował podczas swojej konferencji, kiedy ogłosił ostatecznie Civil War. Constrictor to koleś, który ma takie, powiedzmy, macki, jest właśnie taki, ma kostium wężowy. Jego umiejętność to właśnie polega na tym, że owija te macki wokół swojego przeciwnika i ściska, jak niby taki wąż dusiciel. Tutaj, jak widać, jego imieniem nazwano pewne urządzenie Starka. Ostatnia rzecz, której można się jakoś doszukiwać, to gościu, który pilnował całego sprzętu Starka na statku. Były wspomnienia, jakieś połączenia z cyrkiem. Jest taka postać, nie występowała w komiksach od lat. Nazywał się Zando the Strongman i to był złoczyńca z wczesnych komiksów Kapitana Ameryki, który właśnie miał jakieś tam powiązania cyrkowe. Oczywiście nie czytałem tych komiksów, one były w latach, jeżeli się nie mylę, 40 którychś. Jeszcze zanim de facto Kapitan Ameryka należał do Marvela, zanim Marvel nazywał się Marvel. Tak jak powiedziałem, w samym odcinku za wiele odniesień do komiksów nie było. Nie przeszkadzało to bynajmniej w tym, aby odcinek był dobry i z niecierpliwością czekam na kolejny. To wszystko, jeśli chodzi o ostatni odcinek Agent Carter. Do następnego razu. Cześć.